Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj Ewangelia o cudach, a dokładnie o cudownym rozmnożeniu chleba. Jak ty na to patrzysz? I mamy tutaj małą prowokację, dlatego że Sebastian jest we wspólnocie charyzmatycznej, a ja tą wspólnotą się opiekuję. Oni, jak to w te wspólnoty charyzmatyczne, lubią znaki i cuda, i proroctwa, i uzdrowienia, i wszystko. A ja jestem nieco sceptyczny. Ale znaki i cuda jakby nie było, są. Bóg uzdrawia, Jezus uzdrawia. I pytanie jest, po co to wszystko? Myślę, że musimy zacząć tutaj od tego, że aby w ogóle był sens pojawienia się jakiegoś cudu, to najpierw musi się pojawić potrzeba albo jakiś brak. Tak jak tutaj. Głodni ludzie, brak chleba, brak środków na jedzenie, brak Jana Chrzciciela. I tutaj i to jest właśnie to, że Jezus patrzy z taką olbrzymią wrażliwością na nasze braki. Jakby jeszcze ważniejsze od tego, że On tych ludzi nakarmił, jak dla mnie to jest to, że On zobaczył ich głód i z wielką wrażliwością na ten głód odpowiedział. I to, co powiedziałeś o tym braku Jana Chrzciciela, to jest szczególnie ważne, że ci ludzie są wygłodniali bezpieczeństwa człowieka, który będzie ich prowadził do Boga, wskazywał im właściwą drogę. Jezus to widzi. Jan został zamordowany, Jezus wychodzi na pustynię i ci ludzie idą za Nim. Jezus ich nie odrzuca, przyjmuje ich, naucza ich, a potem widzi, że są głodni i odpowiada z litością na ich potrzeby. Ja bym chciał zobaczyć jeszcze właśnie, do czego prowadzi ten cud, nie? Bo ty mówisz o obfitości zazwyczaj w takich sytuacjach, to o co tu chodzi. Że co? Tu chodzi o to, że Pan Jezus, przecież jako wszystko wiedzący Bóg, mógłby rozmnożyć tego chleba w sam raz. A rozmnaża tyle, że zostaje jeszcze 12 koszy pełnych ułamków, które w zasadzie są do niczego niepotrzebne. Co dla mnie jest wielką oznaką tego, że to jest Bóg nadmiaru i że warto za Nim iść, bo nawet tam, gdzie skończą się moje oczekiwania, tam On będzie wiedział, co robić. I tu jest jeszcze coś takiego, że właśnie ten nadmiar to jest coś, przez co Jezus pokazuje swoje oblicze, kim On tak naprawdę jest. Ty mówisz Bóg nadmiaru i ten nadmiar to jest nadmiarem miłosierdzia, że odpowiada z wielką miłością na nasze słabości. I to jest coś, co ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj sobie wzięli na tę niedzielę. To znaczy, żeby zadać sobie pytanie, kim ten Jezus faktycznie dla mnie jest, czy jest właśnie Bogiem nadmiaru, czy jest Mesjaszem, czy jest tym, który prowadzi, żeby tak to sobie trochę nazwać, ale w miarę szczerze. Bo może się przypadkiem okazać, i to jest to, dlaczego ja jestem sceptyczny wobec cudów, że dla ciebie dzisiaj Jezus może być po prostu cudotwórcą, który łata dziury w twoim budżecie i w problemach zdrowotnych. A to nie jest chyba to, do czego jesteśmy zaproszeni. Więc kim jest dla ciebie Jezus? A drugie pytanie to jest to, czy pamiętasz jakąś sytuację, kiedy Jezus właśnie odpowiedział na twój brak? W jaki sposób to zrobił? I jakie są tego owoce? Do czego chciał cię podprowadzić? Czyli życzę dobrego czasu na modlitwie. Powodzenia. Z Panem Bogiem.